przed telewizorami, jest z nami na zapasie, się ogląda transmisję. Jest z nami wyjątkowa osoba, człowiek, którego przedstawiać chyba nie trzeba. Ale to na pewno jest człowiek, który jest. Moi drodzy, przed wami nikt inny jak ten, który wie, jak wydobyć dobro z Polek i Polaków i robi to od 10 lat. Szanowni Państwo, przed wami Jurek Kocian! Aby wszyscy pracujący w świetnych stanowiskach, lekarze, zarabiali na nich dobrze, żeby byli zawsze na miejscu, żeby chcieli z nimi pracować, żeby chcieli żyć w Polsce, żeby chcieli tworzyć najlepszą służbę zdrowia. Ona ma dobry sprzęt. Nie odpuszczy nikomu, także tych cholernych respiratorów, będziemy się o nie upominali. Panie ministrze od cyfryzacji, pan wybacza, ale będę o panu myślał zawsze, kiedy będę w szpitalu. Że kupił pan te cholerne, złomowane respiratory. Z tego się trzeba rozliczyć. To nie jest jakaś kwestia szarpaniny między nami, jakiejś polityki. Po prostu są pieniądze, także moje, ale my dysponujemy społecznymi. One są święte, każdy grom. Pan dysponuje publicznymi i nie może być tak, że przez kilka lat właśnie takie dysponienie pieniędzy stało się codziennością. Nie możemy ich dzwonić, bo my tu żyjemy. Ja już mam 7 dych, więc za moment to ktoś będzie musiał na mnie pracować. Ale na miłość Boską, ja chcę pracować tak długo, jak mi to było koło życia, coś tam pierwszej chwili. Tak krzyknął z podpłatu kultury. Do roboty! Pójdę do roboty, ja mogę pracować, póki jeszcze mam siłę. I my chcemy pracować dla tego kraju, bo go kochamy, bo go tulimy do sercu i chcemy być za nami. To za tydzień! Najlepsze wagi! Najlepszy rocznik, 53! To dla was, niech będzie, niech będzie na moi drodzy, kolejny masz, jeżeli będzie, taki masz zaprowadzony, zamawiamy super muzę, przejdźmy się po Warszawie, w wielkim mieście, po wszystkich polskich miastach, tańczą, śpiewają, czując to, że jesteśmy w słonej Europie, że możemy maszerować nie tylko po to, aby walczyć o swoje prawa, ale żeby te miasta żyły naszym kolorem, który wywalczyliście 30 lat temu, siermiężna Polska, krzywych chodników, sprzedaży ze Burzy Kolorów, a teraz w pięknym miejscu Europy, która nam zazdrościła jeszcze kilka lat temu, tej werby. Macie ją w sobie! Nie bądźmy jednakowi! Jak będziemy jednakowi, to będzie jak pan Rakieta i Korea Północna. Bądźmy różni! Różnorodność na szansę, różnorodność na ten dodaje sił. Nie, dodaje wyobraźni. Kiedy gramy z wielką orkiestrą, gramy ze wszystkim. Kiedy mówimy, że to przeszkadza, i nie chce zaznać nami, to nie przeszkadza. Jeżeli jest z nami, dajcie się wszystko. I dajcie wszystko, aby stworzyć kraj bardzo kolorowy, różnorodny, bo on nas tuli go.
Skąd to widzisz z tyłu? Jak to wygląda? Jest morze? Jest morze. Ale tak do końca? Do tego czerwca 3,5 godziny. 4. A tu ile pan stoi już? Ale samo czoło pan sfotografował? Tak. To ile minęło? Jest milion? Ale kto wie, że tu skąd? Kto wie, że tu skąd? Dziękuję. Thank you.
W obronie praworządności, w obronie praw kobiet, w obronie naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej, przeciwko opresji ze strony PiS-ów. To nieraz pewnie myśleliście, powiem wam prawdę, chociaż każdy schować w moim sercu najpiękniej jak moja prawda, że podobnie jak wy, ja chyba też szczerze myślałem o ciężkości prawa. No. Jest ta władza na tyle cyniczna, sprawna, ma na tyle cienienie, ma metę, ma taką bezwzględność. I być może, że też trochę apatii albo rezygnacji po stronie wielu Polek i Polaków, że to wszystko dawało im taką ale i wy, i ja, pamiętacie z własnego życia i skarg naszej historii, że kiedy Polska i Polacy. Na mnie pytanie, co to taki moment, taka chwila. Nie do końca wiemy skąd się bierze ten rytm. Skąd się bierze to, że nagle tysiące, miliony samotnych ludzi pesymistycznie nastawionych. Bez wiary, że to nagle zamienia się. Prawdziwą wspólnotę narodową i wtedy nasza władza nie ma żadnej szansy, jeśli niszczy tę wspólnotę narodową. Spójrzcie wokół siebie. Ja widzę to z kilku metrów ponad waszymi głowami i widzę bardzo, bardzo dokładnie. Tu jest naród, tu jest Polska. Wykrzykujemy te słowa, tu jest Polska, na wielu naszych spotkaniach. I nie dlatego, że to jest jakieś słowo. My jesteśmy Polską. Trzymacie dzisiaj w swoich dłoniach biało-czerwone sztandary. Bo to wy jesteście narodem Polski. Chcieli to stulugawić. Chcieli wam to zabrać. Chcieli wyrwać wam tą biało-czerwone flagi. Chcieli nas podzielić. Chcieli doprowadzić do tego, że coraz trudniej było nam mówić o wszystkich jako o wspólnocie. Ale powstali. Pamiętam, to jest moje pierwsze dojrzałe doświadczenie, że byłem bardzo młodym człowiekiem.
Pamiętam ten moment, kiedy robotnicy w stoczni w 1960 roku. Byłem tam wtedy jako bardzo młody człowiek, który po studiach. Widziałem, jak ci zamęczeni robotów, bez nadziei komunizmu, jak ci ludzie właśnie chwyci się na ręce. Pierdło ich kilku, później kilka tysięcy. I z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, przystępowały do tego wielkiego strajku kolejne załogi. I kilka miesięcy, później 10 milionów Polek i Polaków stało się uczestnikami tej wielkiej pierwszej solidarności. Dwa dni temu, kiedy składałem życzenia też w waszym imieniu, Lechowi Wałęsie, z okazji jego urodzin, i ruchu tobie też składam życzenia zdrowia, żyjcie na tej dłużej. Tak, należy się Lechowi Wałęsie za tamto odłomienie narodu, za tamtą wyjątkową, za wszystkich Polek i Polaków na chwilę, kiedy podwrócił się, że też jest od wszystko, od poglądu, w tym nie było przez partii politycznych, władztwo komunalne i rozbite, zanonizowane zupełnie społeczeństwo. Nagle w ciągu tego momentu, że to była naprawdę chwila, wszyscy poczuliśmy się tą dumną wspólnotą. Zresztą, jak dobrze wiecie, od razu cały świat Polska nie zmieniła sądów, polityków, cały społeczeństwo. Byliśmy bohaterami tamtego czasu. Chcę wam powiedzieć, że to, co było dla mnie najbardziej wstrzymujących momentów, wiele lat byliśmy już świeżą demokracją. Celebrowaliśmy naszą świeżą niepodległość, kiedy drugi bohater rodziny, Jerzy Owsiak, postanowił wzbudzić drugą falę solidarności. Kiedy tysiące i miliony ludzi zrozumiało solidarność równie głęboko, jak na szczęście, kiedy trzeba było stanąć przeciwko złej władzy. Jurek Owsiak i wy wszyscy zbudowaliście sobie ten ruch. Pobudzili się też drugą falę solidarności, która była taka arcypolska, arcychrześcijańska. Wszyscy ludzie bez wyjątku postanowili pomóc tym, którzy są poprzez. Ja chcę też moim małym dziecięciu, moim barmarszem, który mają synę, prześmierali Jurkowi się i się dawno temu chwaliłem do puszki w czasie tej wielkiej orkiestry. I my pamiętacie też. Ludzie się nosili jakieś, pamiętam, taką starszą, chyba 85-90-letnią panią. Wyzbywała groszczyki i zamknięła starą rączeczkę, bo chciała podzielić się, bo chciała być...